Pierwsza pomoc w wypadkach drogowych. Poszkodowany jest przytomny, oddycha i krwawi na skutek urazu. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i ocena stanu poszkodowanych. Pamiętaj, zabezpiecz miejsce zdarzenia, zatrzymaj bezpiecznie pojazd, skręć koła, włącz światła awaryjne i uruchom hamulec postojowy. Załóż kamizelkę lub inny element odblaskowy. Ustaw trójkąt ostrzegawczy. Załóż rękawiczki ochronne i weź apteczkę. Sprawdź, czy są zagrożenia wokół pojazdu. Zapytaj, co się stało. Wyłącz zapłon, wyjmij kluczyki, uruchom hamulec postojowy, odepnij pas bezpieczeństwa. Zadzwoń pod 112 lub inny numer alarmowy. Podaj niezbędne informacje, stan i liczbę poszkodowanych, miejsce wypadku, charakterystyczne punkty terenu i swoje dane. Pomoc właściwa. Jeżeli poszkodowany jest przytomny, oddycha i krwawi na skutek wypadku, nie wyciągaj go z samochodu. Zatamuj krwotok, wykonaj opatrunek uciskowy. Krwawiące miejsce zakryj czystą gazą, jałowym opatrunkiem, który zawsze powinien znajdować się w apteczce. Jedną ręką trzymaj kompres, a drugą zawijaj bandaż. Ucisk możesz zwiększyć kładąc na ranę twardy przedmiot lub inny materiał opatrunkowy. Zawiąż lub zaklej plastrem końcówkę bandaża. Jeśli krwotok zagraża życiu, to każdy opatrunek, który uciska krwawiące miejsce, jest dobry. Może to być bandaż, chusta lub kawałek pościeli. Pamiętaj, aby mocno ucisnąć krwawiące miejsce. Jeśli widzisz, że opatrunek nie jest wystarczający, krew przesiąka, załóż drugi opatrunek uciskowy na pierwszy. Nie usuwaj pierwszego opatrunku. Wspieraj cały czas psychicznie poszkodowanego. Rozmawiaj z nim i utrzymuj stały kontakt. Spróbuj rozładować stres wywołany zdarzeniem. Mów spokojnie, zrozumiałym językiem. Przedstaw się, zapytaj o imię i powiedz, że w związku z wypadkiem wymaga pomocy. Zapewnij o swojej obecności i wsparciu. Słuchaj, co mówi poszkodowany. Może zechce kogoś powiadomić o zdarzeniu. Zapewnij poszkodowanemu komfort termiczny. Osoba pozostająca dłuższy czas bez ruchu bardzo szybko traci ciepło. Okryj poszkodowanego dokładnie folią termiczną, znajdującą się w apteczce lub czymkolwiek innym, co masz pod ręką, kocem, śpiworem, bluzą. Poszkodowany jest przytomny, oddycha i krwawi na skutek urazu. Zatrzymaj samochód. Skręć koła. Włącz światła awaryjne. Uruchom hamulec postojowy. Załóż kamizelkę. Ustaw trójkąt ostrzegawczy. Załóż rękawiczki ochronne. Weź apteczkę. Sprawdź obecność zagrożeń wokół pojazdu. Zapytaj, co się stało. Wyłącz zapłon i wyjmij kluczyki. Uruchom hamulec postojowy. Odepnij pas bezpieczeństwa. Zadzwoń na numer alarmowy. Podaj liczbę i stan poszkodowanych. Określ, gdzie jesteś. Powiedz, kim jesteś i podaj swój numer telefonu. Nie wyciągaj poszkodowanego z samochodu. Zatamuj krwotok. Okaż wsparcie poszkodowanemu. Zadbaj o ciepło poszkodowanego.